Witam Państwa na kolejnym wykładzie. Ten wykład jest poświęcony konkurencji i monopolowi. O tym mam Państwu o czymś opowiedzieć. Konkurencja i monopol to są dwa takie absolutnie podstawowe zagadnienia. Większość z Was zapewne tutaj albo studiuje ekonomię, albo przynajmniej tam we własnym zakresie już tej ekonomii się uczy i ma jakiś i zapewne posiada lub przeglądała jakiś podręcznik do ekonomii głównonurtowej. Na pewno zauważyli tam Państwo, że właśnie temat konkurencji, czy też raczej modeli konkurencji jest takim podstawowym tematem omawianym już bardzo wcześnie w tych podręcznikach. Najczęściej tam na początku omawia się sam problem, czym ekonomia się zajmuje. Poruszany jest problem wyboru konsumenta, poruszany jest problem wyboru producenta, a w końcu jeszcze po tych rozdziałach bardzo szybko zaczyna się problem właśnie konkurencji i monopolu. I też myślałem sobie sam, że omówienie tego tematu tutaj dla Państwa będzie rzeczą prostą, ale kiedy zacząłem sobie robić notatki na temat tej konkurencji, na temat tych wszystkich monopoli, to zorientowałem się, że aż tak prosty temat do przedstawienia to nie będzie. Wynika to z tego, że konkurencja jest tak naprawdę wszechobecna. A dlatego, że jest wszechobecna, to jest ona trudna do uchwycenia w jakikolwiek sposób systematyczny, żeby można było coś o niej konkretnego powiedzieć. No, w ogóle, kiedy pada samo słowo konkurencja, to tak naprawdę każdy z nas zaczyna coś tam sobie wyobrażać. Jedna osoba sobie pomyśli o jakichś zmaganiach między przedsiębiorcami na rynku, którzy zmagają się o tych nowych, dodatkowych klientów, tak? I na przykład jeden obniży cenę, inny wprowadzi reklamę, kto inny na przykład zmieni jakość swojego produktu. Ale z drugiej strony ktoś inny, słysząc konkurencja, pomyśli sobie właśnie nie tylko o tych konkretnych posunięciach konkurencyjnych, tylko o czymś, co przedsiębiorca może zrobić zgoła innego, czyli na przykład w ogóle stwierdzi, ja nie daję rady, ja wychodzę z tego rynku, tak? I idę sobie zająć się inną działalnością, ale to też jest pewna forma konkurencji. Innym takim przejawem może być to, że po prostu patrzy sobie w mieście przedsiębiorca i tam jest sklep, to obok niego się nie buduje, bez sensu. Tam jest sklep, też bez sensu budować, ale tam nic nie ma. Tam się mogę zbudować. Tam zarobię i tam ten sklep się utrzyma. I chociaż on tam jakby w tamtym konkretnym miejscu też się jakby z nikim nie zmaga bezpośrednio, on po prostu wybiera sobie jak najlepsze miejsce dla swojego sklepu, to tutaj też jest pewien akt konkurencyjny. Więc pojawia się taki problem, że zasadniczo każde działanie przedsiębiorcy ma charakter konkurencyjny i każde działanie konsumenta może mieć charakter konkurencyjny, a na pewno jest wykonywane pod wpływem posunięć konkurencyjnych właśnie przedsiębiorców. W końcu, kiedy kupujemy jakiś telefon, czy wchodzimy sobie do jakiegokolwiek sklepu, to możemy to zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej już sam jakiś przedsiębiorca postanowił zaoferować nam taką możliwość. Postawił ten sklep albo wyprodukował ten telefon. Więc wygląda na to, że konkurencja w rzeczywistości gospodarczej przenika każdy jeden aspekt tej rzeczywistości. I dlatego jest ona tak trudna do uchwycenia. Może taki analogiczny przykład, który pozwoli nam wyjaśnić problem rozmowy o konkurencji, problem tłumaczenia, czym konkurencja jest. To może być takie pytanie filozoficzne, czym jest rzeczywistość? No, ktoś mógłby powiedzieć, czym jest rzeczywistość? No, to jest rzecz prosta. Rzeczywistość to jest to, co widzimy, to, w czym funkcjonujemy. W końcu to krzesło istnieje, ci ludzie istnieją. Tam świeci słońce, to jest rzeczywistość, to po prostu jest. Tak? Czy tutaj mamy ten twardy stół? No, raczej nikogo taka odpowiedź nie zadowala, bo w sumie nic nam nie mówi. No chyba, że ten ktoś jest randystą. Ale ja mam nadzieję, że tutaj żadnych randystów nie ma. Czy znajdą? Czy jest jakiś? Nie ma. Bardzo dobrze. Więc zajmując się tym naszym pytaniem filozoficznym,
Zaczynamy jednak temat drążyć dalej, zadajemy kolejne pytania i w końcu ktoś przychodzi i mówi o rzeczywistości tak. Zasadniczo rzeczywistość to jest materia i jej ruchy. Tak? Wszystko jest zrobione z materii i wszystko jest poddane pewnym prawom fizyki, które rządzą tymi ruchami materii. I nic nie może być niezgodne, z materią. Nie ma rzeczy, które nie wynikają z ruchów materii. I nic nie może być niezgodne z prawami fizyki. Więc w zasadzie rzeczywistość jest materią i jej ruchami. Czyli tutaj mamy zaproponowany odpowiedź, jaką nam tutaj ktoś zaproponował. To jest taki... to jest materializm, tak? Pewna odpowiedź, pewna filozofia metafizyczna. No ale ktoś mógłby na to odpowiedzieć, chwila, moment, ale przecież tymi ruchami materii, jak sam powiedziałeś, rządzą prawa fizyki, czyli... Ale same prawa fizyki, jakby one nie wynikają z tego ruchu materii. To raczej materia zachowuje się zgodnie z tymi prawami fizyki, które same są pewnymi ideami, ale same nie są zrobione z materii. No to tutaj pojawia nam się drugi aspekt co do tej rzeczywistości. Kwestia związana z ideami i związana z tym, dlaczego materia zachowuje się w sposób taki, a nie inny. Więc tutaj już widzimy, kiedy zaczęliśmy mówić o tej rzeczywistości, to chociaż na początku wydawało nam się, że opisaliśmy samą rzeczywistość, czym ona jest, to szybko zauważyliśmy, że zaczął nam się temat rozbijać na jakieś osobne, poszczególne filozofie i problemy. Tak? Pojawił nam się problem jakiejś metafizyki, czy pojawił nam się problem filozofii, jakiejś tam filozofii fizyki, czy właśnie materializm. Inna osoba mogłaby natomiast stwierdzić, przyjść w ogóle i powiedzieć, no słuchajcie, ale wiecie, zasadniczo czy my możemy powiedzieć coś o samej rzeczywistości? Świat postrzegamy przez jakiś tam nasz aparat poznawczy, w który zostaliśmy wyposażeni na drodze ewolucji biologicznej. I tak naprawdę, kiedy my mówimy coś o rzeczywistości, to my nie mówimy o rzeczywistości per se, a raczej dyskutujemy o naszych reprezentacjach mentalnych, które tworzą się w naszych głowach, gdy coś widzimy lub gdy o czymś myślimy. No to tutaj jest jakby kolejny aspekt dotyczący pytania o rzeczywistość. Już widzimy, że tutaj nie mówimy tylko o rzeczywistości, nawet nie do końca mówimy o rzeczywistości jako takiej, a mówimy o pewnych aspektach związanych z tą rzeczywistością. Co rządzi światem, z czego świat jest zbudowany, z czego rzeczywistość jest zbudowana oraz to, jak my tą rzeczywistość dostrzegamy. I to samo jest właśnie w przypadku konkurencji. Kiedy przeglądamy sobie jakieś podręczniki, artykuły z dziedziny ekonomii właśnie poświęcone konkurencji, monopolom, to kwestia jest taka, że tam ekonomiści bardzo często poruszają różne problemy. Poruszają kwestie ceny, kalkulacji ekonomicznej, problemy firmy, problemy organizowania produkcji, problemy efektywności alokacji zasobów, czy wcześniej wspomniane w podręcznikach, problem podejmowania decyzji przez konsumenta i przez producenta. Nie mówimy w zasadzie per se o jako takiej konkurencji, gdyż ciężko o tym mówić. Najczęściej, kiedy ktoś pyta się o konkurencję, to jednak ma na myśli, to oczekuje od ekonomisty, pytając się go o konkurencję, oczekuje, że ten ekonomista na bazie teorii ekonomii przedstawi mu pewne obiektywne i zawsze działające posunięcia konkurencyjne, pewne działania, dzięki którym ta osoba pytająca będzie mogła zdominować na rynku swoich rywali, zdobędzie wyjątkowy zysk, wyjątkową pozycję. No i niestety taka osoba będzie zawiedziona. Nie taki jest cel mowy o konkurencji, a i też ekonomia, analizując konkurencję, nie zajmuje się tylko pewnymi poszczególnymi możliwymi posunięciami konkurencji, a znacznie szerszą rzeczywistością. No ale jednak jakoś tę konkurencję chcemy ująć w sposób taki naukowy i chcemy powiedzieć o niej coś konkretnego, no to ekonomiści
przyjmują sobie pewne założenia upraszczające, skupiają się na pewnych wycinkach tej rzeczywistości gospodarczej i próbują to jakoś opisać. I jak to wygląda w ekonomii głównego nurtu? W ekonomii głównego nurtu wygląda to tak, że ekonomiści konstruują sobie pewne modele formalne, które mają opisać jeden konkretny aspekt tej konkurencji. Zacznijmy może od modelu konkurencji doskonałej. Jak to wygląda? Ten model konkurencji doskonałej opiera się na czterech założeniach. Po pierwsze, mamy bardzo wielu kupujących i sprzedających. Mamy jednolity produkt na rynku. Mamy brak barier wejścia i wyjścia oraz pojawia się też założenie pełnej informacji, czyli że wszyscy kupujący i sprzedający posiadają te same istotne informacje na temat warunków wymiany na rynku. Dodatkowe pewne założenia, o których rzadko się wspomina, jest to, że poszczególni kupujący i sprzedający są bardzo małymi podmiotami, tak? Czyli mamy do czynienia z bardzo małymi firmami, które mają znikomy udział w rynku. No, okej, jakoś tam mamy zarysowane te warunki. Jak teraz wygląda kwestia konkurencji? No i teraz według tego modelu doskonałej konkurencji, jak widzimy, problem wygląda tak. Produkt ma być jednolity, czyli nie mamy tutaj jakiejkolwiek możliwości konkurowania jakością. Wszyscy na tym rynku mają być również cenobiorcami. Tak? Czyli, że żadna firma nie może wpływać na cenę rynkową. Zasadniczo, kiedy ustala ona ceny, po jakich może coś sprzedawać, to jest tylko jedna cena. Jest cena rynkowa, dana z góry, przez rynek w jakiś magiczny sposób, bo w końcu nikt nie może wpływać na tą cenę. I albo firma akceptuje tą cenę, albo nie będzie w stanie sprzedać nic. Tak? Powiedzmy sobie, że jeżeli mamy na takim rynku doskonale konkurencyjnym chleb za 5 zł, to jeżeli firma spróbuje sprzedać ten chleb za 5 zł 1 grosz, nie sprzeda wcale. Ale jeżeli taka pojedyncza firma będzie sprzedawać ten chleb po 5 zł, to będzie mogła go sprzedać ile tylko chce. Co więcej, w ramach tego modelu konkurencji doskonałej mają się pojawiać pewne korzyści, czy też mówi się o tym, że rynek ma funkcjonować efektywnie, bądź też najefektywniej w porównaniu z innymi możliwymi stanami gospodarki. O co chodzi z tą efektywnością? Chodzi o to, że ma być wytworzone wtedy najwięcej produktu dla konsumentów i ma być on wyprodukowany możliwie najtaniej. Tak? Czyli, że firmy nie zarabiają jakichś dodatkowych zysków, tak zwanych zysków ponadnormalnych lub zysków przedsiębiorczych. Jedyny zysk, jaki zarabiają, to jest tak zwany zysk normalny, który jest jednolitą stopą zwrotu, która się ustala w stanie równowagi końcowej. Tak? Czyli jest to raczej niewielki zysk, będący w równym, w zasadzie jednolitej stopie procentowej. Oczywiście też sam produkt ma być produkowany możliwie tanio, ma być produkowany najtaniej dla konsumentów i dzięki temu jest maksymalizowana użyteczność konsumentów. Więc pojawia się tutaj taki problem wynikający z tego modelu. Może to jest tak. Jeżeli firmy produkują po minimalnych kosztach i produkują najwięcej, ile tylko mogą dla konsumentów i wtedy jest maksymalizowana użyteczność tych konsumentów, no to wtedy zarabiają tylko zysk normalny i nie zarabiają żadnego zysku dodatkowego. No to też by z tego wynikało, że zysk jest jakby czymś niedobrym, tak? Według tego modelu konkurencji doskonałej, że kiedy firma zarabia zysk, to rynek jest niedobry, to wtedy rynek jest nieefektywny i w zły sposób zaspokaja się te potrzeby konsumentów. Drugi taki model, podobny do konkurencji doskonałej, ale trochę bardziej realny, przedstawiany w tych wszystkich podręcznikach, to jest model konkurencji monopolistycznej. Tutaj już poluzowane są niektóre założenia, nie są one aż tak ścisłe.
I wprowadza się możliwość taką, że firmy dalej są niewielkie, ale już te firmy mogą różnicować produkt i dzięki temu, oraz jeszcze mogą konkurować przede wszystkim reklamą. Reklama jest takim czynnikiem najczęściej omawianym w podręcznikach, kiedy mówimy o konkurencji w ramach modelu konkurencji monopolistycznej. I z tego powodu, że mają tą reklamę, czy mają ten produkt zróżnicowany, to na tym rynku konkurencji monopolistycznej już te firmy mogą zarabiać ten zysk. Jednak z racji tego, że na takim rynku bariery wejścia są niewielkie, to na taki rynek charakteryzujący się strukturą konkurencji monopolistycznej szybko mogą wchodzić nowe firmy, które będą jakby ten zysk, które będą sprawiać, że ten zysk będzie po prostu z tego rynku znikał. Więc co się dzieje? Na takim rynku konkurencji monopolistycznej dochodzi właśnie do tego, że w krótkim okresie firmy są w stanie osiągać jakieś zyski, są w stanie zarabiać. Tak? Czyli że już ta konkurencja monopolistyczna, kiedy już urealniamy sobie opis tej konkurencji w ramach tej ekonomii głównonurtowej, to im ta konkurencja jest realniejsza, że tak to ujmę, no to tym bardziej ona ma być nieefektywna. Tak? No bo już tutaj pojawia się możliwość osiągnięcia pewnych zysków, ale które wynikają z tego, że firmy niekoniecznie produkują najwięcej, ile mogą i niekoniecznie najtaniej, jak po najniższych kosztach, jakich mogą, czy raczej nie ustalają ceny najniższej, jakie mogą. I w ten sposób ma dochodzić do sytuacji, że nie jest maksymalizowana użyteczność konsumentów w gospodarce. Dochodzimy tutaj do sytuacji trochę kuriozalnej, ponieważ wracając na chwilę do naszego modelu konkurencji doskonałej, pojawia się taki problem, że mamy tą konkurencję doskonałą, mamy zmaksymalizowaną użyteczność konsumentów i dzieje nam się taka rzecz. Jakaś firma wymyśla jakiś innowacyjny produkt, czyli zaczyna go różnicować. I ten produkt, ludzie zaczynają preferować ten nowy produkt, więc zaczynają go więcej kupować, więc ta firma zaczyna osiągać zysk. Dzieje się nam tutaj taka trochę dziwna sytuacja, że w tym momencie zostają naruszone warunki efektywności, tak? Zgodnie z założeniami konkurencji doskonałej, w ogóle tych modeli konkurencji głównonurtowych podręczników. W tym momencie rynek przestaje funkcjonować efektywnie, ale jednocześnie konsumenci znajdują się w sytuacji lepszej, tak? Bardziej przez nich preferowanej. Więc można sobie zadać pytanie, na ile istotne są te kryteria efektywności przedstawiane przez podręczniki ekonomii głównonurtowej. Ponieważ jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, która będzie nieefektywna i lepsza od sytuacji efektywnej, tak? Gdy będą spełnione te założenia o efektywności. Kolejne takie modele to jest model oligopolu oraz monopolu. To już są takie skrajne przypadki i budzące wielkie emocje. Jeszcze w przypadku konkurencji doskonałej czy tam konkurencji monopolistycznej to często sami ekonomiści jakby nie do końca konsekwentnie wyciągają wnioski z tych modeli i stwierdzają, że no w sumie ta konkurencja monopolistyczna nie jest taką złą sytuacją, bo nawet jak tam firmy osiągają te zyski, to nie jest tak źle, ponieważ te zyski szybko znikają i w sumie taka konkurencja monopolistyczna jest jak najbardziej pożądana, bo nawet jeśli rynek działa nieefektywnie, no to możliwość proponowania nowego, lepszego produktu przez te różne firmy może generować po prostu lepszą sytuację dla konsumentów. Więc tutaj czasami tą rzekomą nieefektywność rynku, który ma strukturę konkurencji monopolistycznej, potrafię zaakceptować i stwierdzić, że to w sumie jest jakiś przejaw, tak mówiąc zdroworozsądkowo, pewnej efektywności. Natomiast kiedy jest mowa o oligopolach i monopolach, to tak naprawdę już te modele są, to już te zjawiska oligopolu i monopolu są oceniane wyłącznie negatywnie. Tutaj mamy już do czynienia z wielkimi firmami,
z którymi ciężko konkurować. No, oligopole, monopole to są już duże firmy, mające solidną pozycję na rynku i dzięki temu one dominują. Problem wygląda tak, że aby wejść na taki rynek zoligopolizowany, to są już wielkie firmy, więc już na start musimy wyłożyć bardzo duże pieniądze na inwestycje, aby móc sobie założyć taką firmę, która byłaby zdolna konkurować z oligopolami. Musielibyśmy także wytworzyć prawdopodobnie jakiś innowacyjny produkt, który by się czymś wyróżniał na tle tych monopoli, abyśmy mogli jakkolwiek się na tym rynku utrzymać i zarobić. To mają być rzekomo bardzo poważne bariery wejścia, ograniczające konkurencję oligopolom. A skoro one ograniczają konkurencję, no to oligopole mają tutaj dużą możliwość wpływu na cenę. Mogą tę cenę za swoje produkty bardzo podnosić i jakby sami konsumenci nic z tym nie mogą zrobić, a przedsiębiorcy niekoniecznie muszą przedsiębiorcy niekoniecznie mogą być w stanie zaoferować pewną alternatywę. Co więcej, mówiąc o oligopolach, często wspomina się o problemie kartelizacji. Ponieważ na rynku oligopolistycznym mamy mieć stosunkowo wysokie bariery wejścia i mamy mieć do czynienia z sytuacją, że tych firm jest tylko kilka, to tym firmom ma być łatwiej się dogadać. Jak spotkają się po prostu prezesi wielkich spółek, jeden mówi z drugim: słuchaj, dogadajmy się. Może ograniczmy trochę produkcję. Ja ograniczę produkcję dobra, ty ograniczysz produkcję dobra i rzecz będzie wyglądać tak. Obaj będziemy ponosić niższe koszty, albo wszyscy będziemy ponosić niższe koszty, jak tam na przykład tych firm będzie 5, 6, 7, ile tam ich może być. A jednocześnie dzięki temu, że będzie mniejsza podaż, to ludzie będą musieli zapłacić trochę więcej za nasze produkty. I to ma być kolejny, i to jest kolejny taki straszak przed oligopolami, tak? Że kiedy już jest ta sytuacja rynku zoligopolizowanego, to problemy wejścia nowych przedsiębiorców na rynek, czy jeszcze gorzej, problem kartelizacji takiego rynku, mają w bardzo poważny sposób też zaburzać alokację zasobów w gospodarce i pozwalać tym firmom wykorzystywać konsumentów, kazać im płacić więcej niż są w stanie. Ma to być wręcz pociągnięte do skrajności, kiedy mamy przypadek monopolu, tak? Mamy jedną wielką firmę, która jest... Mamy jedną wielką firmę, która zajmuje cały rynek, jest jedynym dostarczycielem danej usługi lub danego dobra. I z taką firmą praktycznie nie da się konkurować, tak? Bariery wejścia można powiedzieć, że są ekstremalne. Natomiast sam ten monopol często mu się przypisuje to, że jest to firma, która niezwykle efektywnie prowadzi produkcję, tak tanio, że nikt nie jest w stanie tego produkować taniej. I dzięki tej taniej produkcji jest w stanie pokonać wszelką konkurencję, która by chciała wkroczyć na rynek, tak naprawdę po prostu kosztami, tak? Wyciąć firmę z rynku kosztami, swoimi niskimi kosztami. Mówi się na przykład o tym, że monopole są w stanie stosować ceny dumpingowe i to przez długi czas. I dzięki temu monopoliści mają mieć wielki spokój na rynku oraz wielkie zyski, możliwość po prostu wyciskania pieniędzy z konsumentów, a ci już absolutnie nie mają, żadnej możliwości poradzenia coś na to. Jednak te modele wygląda na to, że te modele jednak nie opisują dobrze rzeczywistości gospodarczej i nie opisują dobrze całego procesu konkurencyjnego i tego, jak zachodzi konkurencja w rzeczywistości. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na ten model konkurencji doskonałej, popatrzymy sobie na model konkurencji monopolistycznej, to zauważymy, że tam konkurencja tak naprawdę charakter ma, przede wszystkim ma charakter ilościowy, tak? Czyli że liczy się ilość firm, a same posunięcie, jakie przedsiębiorca może wykonać, to jest przede wszystkim albo wejdę na dany rynek, albo nie wejdę na dany rynek. Większych możliwości nie ma.
W przypadku oligopolu to niby te posunięcia konkurencyjne jakieś są, szersze, ale jednak skupiamy się bardziej na tym problemie kartelizacji i wyciskania pieniędzy z konsumentów, tak? Zawyżania cen produktów. Modele te jednak skrytykował w swoim dziele Ekonomia wolnego rynku Rothbard i skrytykował je pod kilkoma względami. Po pierwsze skrytykował to, że w tych modelach zakłada się, znaczy łamie się pewną zasadę metodologiczną ekonomii. Tak naprawdę, mówiąc o tym, że jakiś stan rynku maksymalizuje efektywność, maksymalizuje użyteczność konsumentów lub tego nie robi, jest złamaniem zasady niepoliczalności użyteczności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką Rothbard porusza, to jest problem alokacji zasobów, tak? Czyli że wszystko, co robią te firmy, ma znaczenie nie tylko dla tego jednego jakiegoś rynku hipotetycznego, który rozpatrujemy w tym momencie i którym jesteśmy zainteresowani, ale działania tych firm wpływają na alokację zasobów w całej gospodarce, tak? Trzecia rzecz to jest już opisanie, samych posunięć konkurencyjnych, jakie firmy mogą wykonać, aby walczyć z, na przykład na rynku zoligopolizowanym, żeby przeciwdziałać kartelom, oraz poruszył problem potencjalnej konkurencji, tak? Sporności rynków, że nawet jeśli jakiś rynek jest zmonopolizowany, to nie znaczy, że ten monopolista może robić co tylko chce, ponieważ stale gdzieś tam poza tym rynkiem czeka tylko przedsiębiorca na dobry moment, aby wejść na ten rynek i wygryźć monopolistę, a przynajmniej ukraść mu część zysku. Może omówmy sobie po kolei te problemy, które poruszył Rothbard i zacznijmy od tej zasady maksymalizowania użyteczności. Problem jest taki, że ta zasada faktycznie jest łamana, ponieważ kiedy obserwujemy sobie, jak ludzie działają, to tak naprawdę my zasadniczo nie widzimy i nie mamy dostępu do tego, jaką oni faktycznie tę użyteczność osiągają, kiedy oni kupują jakieś dobro i płacą za nie jakąś cenę. Obserwujemy tylko tyle, że jakaś osoba faktycznie zdecydowała się zapłacić daną cenę za towar, który chciała kupić. No i pod wpływem tej ceny po prostu kupuje ileś tam towaru. Tak, za to kiedy chleb kosztuje 5 zł, no to na przykład kupi 2 bochenki, ale gdyby kosztował ten chleb 3 zł, to by kupiła już 3 bochenki. No, ale jednak to, że ta osoba kupiła za 10 zł te 2 bochenki, no to jeszcze nie znaczy, że chociaż mogłaby kupić tego chleba więcej taniej, to jeszcze nie znaczy, że w tej gospodarce nie zmaksymalizowano użyteczności. Zasadniczo to, że tutaj konsument może mieć faktycznie trochę niższą użyteczność, to pojawia się problem jednak pewnej nadwyżki producenta. W tym momencie to producent trochę więcej zarobił, no a jakby on też jest człowiekiem i też tutaj liczy się jego użyteczność. Więc nie możemy powiedzieć z pewnością, że użyteczność w gospodarce nie została zmaksymalizowana. Dokonała się raczej jej redystrybucja. Druga rzecz jest taka, że również te zyski przedsiębiorcy, one mogą być wypłacane innym, na przykład akcjonariuszom firmy i w tym momencie rośnie ich i rośnie ta po prostu użyteczność tych akcjonariuszy, tego przedsiębiorcy. I ta ich użyteczność może również wzrosnąć jako konsumentów, ponieważ oni teraz mają więcej pieniędzy, które mogą wydać. Więc no, to nie jest tak, że użyteczność konsumentów nie jest maksymalizowana, albo że w ogóle nie jest maksymalizowany dobrobyt w gospodarce. Jest on raczej inaczej rozdystrybuowany. Kolejna rzecz to jest problem alokacji zasobów. Chodzi o to, że kiedy te firmy rzekomo produkują zbyt mało towarów na tych rynkach o konkurencji doskonałej, na tym rynku, który nie jest rynkiem konkurencji doskonałej, tak? Czyli nie produkują tego towaru tak dużo, jak tylko mogą i osiągają zyski, no to mówią, że w tym momencie znowu nie jest maksymalizowany dobrobyt, bo można by zwiększyć produkcję na tym rynku.
No okej, okay. Ale przecież jak pewnie Wam było mówione, no, czynniki produkcji generalnie są w mniejszym lub większym stopniu, ale niespecyficzne, czyli mają różne zastosowania. To, że na tym jednym konkretnym rynku mamy wyprodukowane trochę mniej dóbr, powoduje, że uwalniają nam się pewne zasoby, które teraz mogą być zastosowane w innych gałęziach gospodarki. Konkurencja nie kończy się tylko na tym, że ja z jednym przedsiębiorcą na rynku telefonów czy na rynku sklepów spożywczych konkurujemy o klienta, ale również ja z tym drugim przedsiębiorcą, z którym jesteśmy konkurentami na jednym rynku, konkurujemy ze wszystkimi innymi przedsiębiorcami na rynkach czynników produkcji właśnie o te czynniki produkcji. W ten sposób właśnie nasze posunięcia konkurencyjne, czy to, że zdecydowaliśmy się wyprodukować, dostarczyć trochę mniej produktu na tym jednym rynku, powoduje, że teraz te czynniki produkcji, z których my nie korzystamy, bo nie potrzebujemy, ponieważ zmniejszyliśmy dostawy produktów, są teraz dostępne dla innych przedsiębiorców, którzy mogą wykorzystać te czynniki produkcji gdzieś indziej. Więc gdzie indziej może wzrosnąć produkcja i tam poprawić się efektywność gospodarki. Jeżeli mamy pozostać jeszcze przy tych kategoriach ekonomii głównego nurtu. Tak, więc tutaj znowu więc tutaj jest ten aspekt, że konkurencja nam przenika cały rynek. I powinniśmy o tym aspekcie pamiętać i nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym pojedynczym, jakimś hipotetycznym rynku, który sobie wyobrażamy, kiedy mówimy o konkurencji. Kolejna rzecz to jest kwestia tych wszystkich posunięć, to jest kwestia tych wszystkich możliwych posunięć strategicznych. Zacznijmy może od oligopoli i karteli. Omówmy sobie może jeszcze wcześniej, przed samymi posunięciami, kwestię tych barier wejścia. Pamiętajmy jednak, że chociaż trzeba faktycznie ponieść te wielkie koszty inwestycyjne już na samym początku danej, tak, kiedy chcemy wejść do jakiejś branży, która jest oligopolistyczna i tam funkcjonują wielkie firmy, to nie znaczy jeszcze, że to jest jakaś wielka wada rynku. To jest jedna rzecz. I pamiętajmy o tym, że jednak te koszty pełnią jakąś rolę. One nam wyznaczają pewną granicę efektywności, jaką musimy spełnić, ponieważ inaczej, jeżeli my tej granicy nie przekroczymy, tak, nie pokryjemy chociaż tych kosztów, no to w tym momencie tak naprawdę taka firma próbująca wkroczyć na rynek oligopolistyczny, ona tak naprawdę nie tyle ma utrudnioną konkurencję, nawet nie o to chodzi, a taka firma, która nie pokryje nawet tych wielkich kosztów, które trzeba ponieść, żeby wkroczyć na rynek zoligopolizowany, często wykorzystuje te zasoby nieefektywnie, tak? Marnuje je. Marnuje te zasoby. Więc te bariery wejścia w postaci wysokich kosztów, chociaż czasem mogą jakby ograniczać tę konkurencję, to one też pełnią istotną rolę taką, że informują o tym, jak bardzo trzeba się postarać na danym rynku, aby nie były marnowane zasoby w gospodarce. Kwestia karteli. Oczywiście takie oligopole mogą się ze sobą zmawiać. Często to się oczywiście, no często od czasu do czasu to się dzieje, że znowu usłyszymy o jakiejś sprawie zmowy firm w jakimś celu. To jednak te kartele często nie trwają długo, rozpadają się. I nie dzieje się to bez przyczyny, ponieważ spójrzmy na to w ten sposób. Mamy te oligopole, one ograniczają, mamy skartelizowane oligopole i one zaczynają ograniczać produkcję. Czyli zostają im jakieś wolne moce produkcyjne, podnoszona jest cena. Ale od razu nam się tutaj pojawia pewna pokusa, tak? Pojawia nam się pokusa taka, że w zasadzie już odnoszę większe zyski, ale wszyscy ograniczyli produkcję, to ja mogę teraz potajemnie zwiększyć samemu produkcję i zgarnąć jeszcze większy zysk, a umową z nimi nie muszę się przejmować, bo to i tak jest w zasadzie najczęściej umowa na gębę. Tak? Więc tutaj mamy taką, więc to jest po prostu zachęta dla członków tych karteli, aby oni po prostu sami rozbijali te kartele. I ta zachęta dla tych karteli jest tym mocniejsza, im efektywniejsza jest dana firma, tak? Ponieważ jeżeli firma jest efektywniejsza, jest w stanie produkować taniej, no to
Ona mniej korzysta na tym ograniczeniu produkcji. Bardziej korzystają te firmy z tego rynku oligopolistycznego, bardziej korzystają te firmy, które są nieefektywne, tak? I dla nich jest bardziej opłacalne ograniczenie produkcji i podniesienie cen. Więc tym bardziej przede wszystkim kartele wyglądałoby na to, że zachętę do rozbijania tych karteli mają przede wszystkim firmy najefektywniejsze z tych karteli. Oczywiście jest też tak, że kiedy pojawiają się te wszystkie okazje na zarobienie na tych rynkach, kiedy te zyski zarabiane na konsumentach są bardzo wysokie, to oczywiście to też jest bodziec do tego, aby na ten rynek wkraczać. Im większy jest ten zysk, to tym bardziej opłaca nam się spróbować ponieść te koszty na wkroczenie na ten rynek, żeby ten zysk tak naprawdę zgarnąć samemu. Więc też ta presja z konkurencji zewnętrznej, ona wymusza obniżanie cen na rynku oligopolistycznym czy na rynku monopolistycznym, tak? Można to porównać do kwestii na przykład, można to porównać do kwestii po prostu, dajmy na to, bramkarza w klubie. Sama obecność takiego wielkiego bramkarza powoduje, że ludzie są mniej skłonni do bójek, tak? To samo jest po prostu z konkurencją. Firmy są na tym rynku oligopolistycznym, czy monopole, są mniej skłonne do podnoszenia cen, tylko dlatego, że gdzieś tam z boczku siedzą firmy i one tak tylko obserwują ten rynek, obserwują, tylko czekają. No, podnieś te ceny, podnieś. Wzrosną moje potencjalne zyski i wtedy cię wygryzę. To jest właśnie taka presja, mająca właśnie uniemożliwiać albo utrudniać podnoszenie cen na rynku oligopolistycznym czy monopolistycznym, tak? Czy też ograniczać wysokość ceny. Można by odnieść wrażenie, że Austriacy uważają w takim razie, że jednak z oligopolami czy z monopolami nie wiążą się żadne problemy, tak? Nie ma nic niebezpiecznego, można zostawić te firmy całkowicie w spokoju. Nic złego się nie dzieje, czy one kartelizują rynek, czy one się kartelizują, czy nie, czy one zmonopolizowały rynek, czy nie. No ale tak nie do końca jest. Niektórzy Austriacy jednak tworzyli pewne hipotetyczne scenariusze, czy też określali warunki, w których faktycznie oligopole czy monopole mogą być niebezpieczne. I jakie to muszą być warunki? Przede wszystkim tak. Taki kartel oligopolistyczny albo monopol musi posiadać cały zasób pewnego czynnika produkcji. Tak? Musi być wyłącznym właścicielem pewnego czynnika produkcji, niezbędnego na danym rynku, bez którego nie da się tworzyć produktów na ten rynek. Oraz istotne jest to, aby inni przedsiębiorcy nie mogli w żadnym wypadku pozyskać lub wyprodukować tego czynnika, a na pewno nie w jakimś rozsądnym czasie. Druga rzecz, to dlatego dobra produkowanego przez kartel lub monopole nie może być żadnych substytutów, tak? Czyli że nawet jak nie jestem w stanie wkroczyć na ten konkretny rynek i nie jestem w stanie produkować tego konkretnego dobra, to jestem w stanie zaproponować coś innego, żeby ludzie mogli wybrać mój produkt, który byłby jakimś takim zamiennikiem. Tego oczywiście nie może być. I trzecia rzecz, popyt na dobra tego kartelu lub monopolu musi być sztywny, tak? Czyli że chociaż przedsiębiorca podnosi ceny, to ludzie nie reagują na to, proporcjonalnie, kupując mniej, tak? Czyli że spadek sprzedaży nie jest tak duży jak wzrost cen. Więc firmy po prostu mogą podnosić te ceny, ale konsumenci jeszcze nie porzucają, tak, nie odchodzą tak szybko od tego rynku. Nie odchodzą tak szybko od produktów tego kartelu lub tego monopolisty. I teraz właśnie jak wygląda ta sytuacja?
Taka sytuacja ma być niebezpieczna i negatywna według Misesa i Kirchnera, dlatego że kiedy mamy taki zmonopolizowany ten, kiedy mamy zmonopolizowany ten czynnik produkcji, nikt inny nie może go pozyskać, to pojawia się pierwszy problem. Mieliście już wykład o cenach i kalkulacji ekonomicznej, to mieliście ten problem, że pewnie wam Łukasz opowiadał o tym, że w państwie socjalistycznym wszelkie decyzje centralnego planisty są arbitralne. Ten sam problem dokładnie pojawia się też w przypadku tego kartelu i w przypadku firmy monopolistycznej. Wykorzystanie tego czynnika produkcji staje się w dużej mierze arbitralne i będzie powodować pewne nieefektywności rynkowe, tak? Nie będzie ten czynnik ten czynnik będzie się często na przykład marnował. Produkcja będzie zaniżana i będzie to produkcja o bardzo niskiej i może to być produkcja o bardzo niskiej jakości. Druga rzecz jest taka, że jak to ujął Kirchner w swojej książce Konkurencja i przedsiębiorczość, że zasadniczo w takim momencie, w przypadku takiego monopolu, zostaje w zasadzie zatrzymana cała konkurencja. Ten czynnik produkcji nie jest jakkolwiek alokowany rozsądnie i zgodnie z jakimiś tam prawami rynku, tylko właśnie jest alokowany całkowicie arbitralnie. Skoro inni przedsiębiorcy nie mogą konkurować o ten czynnik produkcji, to też konsumenci nie mają żadnej siły nacisku na to, aby nie mają żadnej siły nacisku już na tego właściciela tego czynnika zmonopolizowanego. Więc to jest taki przypadek możliwy. To jest taki możliwy przypadek, kiedy istnienie monopolii lub oligopolii będzie niebezpieczny w zasadzie już nie tylko będzie niebezpieczny dla całej gospodarki lub dla jakiejś większej części gospodarki, a nie tylko dla tego jednego rynku. Także najważniejsza rzecz, jaką chciałem właśnie na koniec podkreślić, to jest ten fakt, że konkurencja nie odbywa się tylko na jednym rynku i konkurencja nie jest tylko zbiorem pewnych możliwych posunięć, ale jest to proces, jak to ładnie ujął Mises, obejmującym cały rynek i którego główną rolą jest w zasadzie alokacja zasobów między różne zastosowania, jak i też dyskusja między konsumentami i przedsiębiorcami, jakie to zastosowanie dla tych czynników jest najlepsze. Dziękuję.